Cześć, tu Paulina z Balkony TV Poznań. Witamy Was na balkonie Hill Hostelu. Dzisiaj dla nas zagra zespół Percival. Co dla nas zagracie? Utwór Gusta mi Magla z naszej najnowszej płyty. Jest to utwór serbski, utwór ludowy. Powodzenia! Niespokojna dusza we mnie jest, wciąż słyszę demony, kiedy śpię. Może to nie sen, wiem i otwieram oczy. Ta zjawa za mną kroczy, a dzień jest równy nocy. Bardzo fajny utwór, coś zupełnie innego. Powiedzcie mi, wydaliście płyty. Co tak. Chcecie o nim powiedzieć? Płyta nosi tytuł Sława. Są na niej zawarte utwory pieśni Słowian Południowych, czyli pieśni wszystkich ludów, które zamieszkują dzisiejsze państwa na Bałkanach, które odwołują się do tradycji słowiańskiej. Ta płyta nasza jest pierwszą częścią tryptyku, jaki zamierzamy zrobić. I każda z poszczególnych części będzie się odnosiła do poszczególnej grupy Słowian, czyli będzie o Słowianach południowych, Słowianach wschodnich i Słowianach zachodnich. Używacie też bardzo niezwykłych instrumentów. Trudno jest takie instrumenty obecnie zakupić? Nie, myślę, że jak ktoś jest zdeterminowany i pełen pasji, to bardzo łatwo znajdzie taki instrument. Zwłaszcza ten, na którym ja gram, jest to lutnia długoszyjkowa. Instrument popularny od jakichś 3000 lat w całej Azji, właściwie od Japonii aż w całej Azji i Europie, od Japonii aż po Irlandię. I ten konkretnie instrument, który ja mam na przykład w Turcji, nosi nazwę saz i jest tam bardzo popularny, tak jak u nas gitara, więc łatwo sobie stamtąd sprowadzić. Tak, a jakie macie plany teraz na ten rok jeszcze? Jakaś trasa koncertowa? Nasz zespół to jest tak naprawdę kilka zespołów w jednym. Ta odsłona tutaj folkowo-historyczna to jest jedna strona medalu, a druga strona to jest folk metalowy Percival Schuttenbach i z tym właśnie projektem jesteśmy w trakcie nagrywania płyty pod tytułem Svantevit. Mhm.
Okej, okay. To gdzie jeszcze Was można znaleźć? W internecie, Facebook, coś takiego? Tak, na Facebooku, na naszej stronie percivalschutenbachart.pl albo samo percival.pl. Wystarczy w sumie wpisać wyszukiwarkę Percival i wyskakujemy zaraz obok pewnego znanego astronauty. Okej, okay. To ja Wam życzę powodzenia, a wszystkich pozostałych zapraszam na kolejne nagranie Balkonii TV. Dziękujemy.